Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu między wierszami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Antonim Słonimskim, a naszymi gośćmi są pani Anna Kuciel-Frydryszak. Dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry wieczór. I pan Sergiusz Sterna-Wachowiak. Dobry wieczór. <laughs> Przybliżę sylwetki pani Joanny i pan, pana Sergiusza. Pani Joanna Kuciel-Frydryszak to pisarka, dziennikarka, publikująca na łamach m.in. wysokich obcasów Ekstra i dodatku Gazety Wyborczej, ale historia. Autorka biografii Słonimski, heretyk na ambonie, nominowanej w najważniejszych konkursach na historyczną książkę roku imienia Kazimierza Moczarskiego i Oskara Haleckiego. Jest również autorką biografii Kazimier Iłakowiczówny pod tytułem Iła, nominowanej do nagrody imienia Józefa Łukaszewicza oraz bestsellerowej pierwszej w Polsce książki o polskich służących pod tytułem Służące do wszystkiego. Pan Serbiusz Sterna to poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, tłumacz, edytor tekstów, autor scenariuszy teatralnych, radiowych i telewizyjnych. Autor wielu tomów wierszy, dwóch powieści, kilku tomów esejów i szkiców literackich. Jako znawca literatury polskiej, opublikował m.in. książkę o poezji futurystycznej po roku 1918 pod tytułem Miąż zakazanych owoców. Opublikował również tom esejów i szkiców o językach i gatunkach poezji w XX wieku pod tytułem Szyfr i Konwencja. Jest współzałożycielem, redaktorem i współpracownikiem wielu czasopism literackich, krajowych i zagranicznych, kierownikiem literackim i dramaturgiem teatru nowego imienia Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w latach 1999-2009 oraz obecnie Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Twórczość Sergiusza Sterny Wachowiaka tłumaczona jest na języki angielski, bośniacki, bułgarski. Czeski, francuski, hebrajski, niemiecki, rosyjski i węgierski. Spotkanie z cyklu między wierszami poświęcone Antoniemu Słonimskiemu nosi tytuł pod amboną heretyka. Między wierszami portret wielokrotny Antoniego Słonimskiego. Co to znaczy yy, między wierszami? Otóż. Yy. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział warszawski co roku organizuje w listopadzie, w okolicy Zaduszek, takie wypominki literackie, gdzie się wspomina zmarłych pisarzy niekoniecznie z ostatniego roku. I zawsze to jest tak, że tam jest bardzo dużo humoru i tam jest bardzo dużo między wierszami właśnie. Tam przychodzą pisarze, koledzy wspominają i tak dalej. Kilka lat temu Zostałem zaproszony jeszcze jako prezes ogólnopolskich Stowarzyszenia Pisarzy do poprowadzenia takich zaduszek, a ojciec Wacław Włoszajca nasz kolega, poeta i jezuita o wygłoszenie swojego słowa kapłańskiego, modlitwy i tak dalej. No i później poszliśmy, zaprosiłem Wacka na kolację, do literatki na dole, gdzie jest atmosfera może nieziemiańska i półpięterka, ale jednak to jest jakaś kawiarnia i nagle ni stąd, ni owąt. Wacek mówi: słuchaj, a czy znasz taką historię, jak, no jak, jak broniący w, w procesach politycznych mecenas Siłanowicki został przez prokuratora oskarżony, że go obraża, a prokurator nie miał już żadnych argumentów. No i no, Siłanowicki pyta, a w jaki sposób? Bo jak do mnie mówi, to trzyma rękę w kieszeni. No, a Siłanowicki się odcina i mówi, bardzo pana prokuratora przepraszam, bo ja nie wiedziałem, ja mam rękę w kieszeni, że dotykam prokuratora. A ja mówię, Wacek, a czy ty może czytałeś już książkę pani Joanny Kuciel-Frydryszak, Słonimski, Heretyk na Ambonie? gdzie pani opowiada o tym, jak to na przełomie lat 60. i 70. minister kultury Motyka z wykształcenia Ślusarz czy już nie pamiętam, uznał, że właściwie twórczość Słonimskiego, zwłaszcza poetycka, jest na tyle socjalistyczna, że jeżeli podrabiamy tam jeszcze odpowiednie idee i tezy, to ona się stanie komunistyczna. I gdy się dowiedział o tym Słonimski, co odnotował tajny współpracownik, a pani do tego dotarła w IPN-ie, tu muszę zacytować, TW Tadek, że kiedy się poeta o tym dowiedział, popełnił wierszyk i brzmiał: O Ty, co piszesz listy, o Ty, co dajesz wstawki, o Ty mój przełożony z jednej do drugiej nogawki. I takie to były nasze rozmowy. Proszę Państwa, zastanawiałem się, co znaczy między wierszami, dlaczego, dlaczego, o, tym, dlaczego o tym mówimy także tutaj. I kiedyś, bo ja kończyłem polonistykę. Poznańską strukturalista Edward Balcerzan uczył nas, że tylko czysty tekst bez tam biografii autora, bez tego, co zjadł przed pisaniem wiersza albo co wypił przede wszystkim, w ogóle nie ma znaczenia. Liczą się tylko całe same czyste teksty. I właśnie na tych wypominkach literackich, gdzie było inaczej, przypomniałem wypowiedź takiego bardzo ortodoksyjnego pod względem pisarza Juliana Przybosia w lutym 1962 roku na pogrzebie Broniewskiego. Otóż koledzy się zebrali rano o świcie, piękny dzień wstawał mroźny i słoneczny i wsiadają do autokaru przed domem literatury na krakowskim na placu zamkowym w Warszawie. No i któryś mówi, no koledzy, co za smutny dzień. A przybył się, odzywa i mówi, jak to smutny. No taki smutny dzień, bo chowamy dzisiaj poetę Broniewskiego, naszego kolegę, wielkiego poeta. A on mówi, kolego, to jest wspaniały dzień, już więcej Broniewski nie będzie przeszkadzał swojej poezji. No, a my dzisiaj zbieramy się w zupełnie innym kontekście. Panią nie uczył Bacerzan, tylko pewnie między innymi nasz przyjaciel Jacek Łukasiewicz, który inaczej już traktował biografię i te wszystkie konteksty. Bo tak było. Ale ja chcę sięgnąć jeszcze króciutko, wspomnieć o jednej rzeczy, która dla mnie uzasadnia to ożywające zainteresowanie pisarzami między wierszami. Otóż w dwudziestoleciu międzywojennym we Francji powstała taka szkoła historyczna którą znamy pod nazwą Annales, ich, ich kwartalnika, później miesięcznika wydawanego. W Polsce najbardziej znanym ich przedstawicielem jest Jacques Lego. E, takim ich największym zwolennikiem może i uczniem w Polsce był Geremek jako mediewista. I oni zaczęli powoli dostrzegać, że nie rozkazy generałów, nie dekrety polityków, ale prywatna korespondencja, rodzinne zapiski, zdjęcia, memuary to tworzy dopiero mięso historii, jak się te dekrety i tak dalej przełamywały. I doszli do tego, że dzisiaj we Francji obowiązuje taka szkoła filozoficzna na Sorbonie, że zapraszani są na spotkania poeci, filozofowie ich słuchają, bo to poeci wiedzą najwięcej o rzeczywistości, mówią także o przyszłości, i tak dalej, i tak dalej. I ich to, co mają do powiedzenia, jak żyją, stało się strasznie atrakcyjne i ważne. A teraz, mówiąc już serio, kilkanaście już lat temu. Um, no, krótko mówiąc, w Głogowie, bo to też jest historia bliska i sercu, i Lesznu, odbywał się po raz pierwszy w Polsce, w miejscu urodzenia, spotkanie organizowane przez gildię artystów z Esslingen im. Andreasa Gryfiusa, który debiutował w Lesznie wczesnymi sonetami, sonete, a urodził się w Głogowie. I oni po raz pierwszy mogli odbywać swoje spotkanie, wręczać nagrody. W Polsce. I tam w czasie kolacji rozmawiałem z starszym palem, jak się okazało, właścicielem wydawnictwa Merlin Verlag w Hamburgu, który mówi: Proszę pana, jak pan jest krytykiem, i pan zna się na poezji polskiej, jak słyszę. To, wie pan, ja zacząłem wydawać taką antologię poezji mało znanych narodów. Takich naprawdę małych, nielicznych. I wydałem już Finów. Antologię Finów przygotował Horst Binek, I jak mi pan przygotuje antologię poezji polskiej, bo to też taki mały, nieznany nam naród i taka w ogóle nieznana nam poezja, to ją chętnie wydam. No i powiedział, że, ja powiedziałem, że to bardzo interesujące. Nie ma dużo antologii poezji polskiej w Niemczech. Są antologie Karla de Deciusa, ale one są trochę takie. Karla de Decius stworzył wspaniałą instytucję, która ma trochę charakter getta, prawda? To znaczy to jest taki obiekt dosyć zamknięty, finansowany przez Polskę i te wspaniałe wydania. A to będzie komercyjny wydawca rynkowy i pierwsza antologia komercyjna po 30 latach. No więc, jakie są zasady? Pytam. On mówi, że pana, góra 50 autorów. Góra jeden, dwa lub trzy wiersze każdego. No i mówię, proszę bardzo, zawarliśmy taką na razie ustną umowę. Zasiadłem do tej antologii i przeczytałem prawie całą poezję polską XX wieku, którą po prostu namiętnie zbieram. Miałem kiedyś ideę, żeby zebrać wszystkie tomiki wszystkich poetów XX wieku I się nie udało, bo mi się sufit zawalił. Ale to zrobiłem. Było 62. Nijak się nie udało zmniejszyć ich do 50, bo bym musiał już po prostu no, kosztem wielu tam bardzo wybitnych nazwisk. Chcę jedno powiedzieć, ta antologia ma wiele wydań, jest taka dosyć skromna, z dużym moim posłowiem, niektórzy mówią, że większym od tej antologii. Jest tam wśród 62 w kanonie, oczywiście Słonimski, dwoma wierszami i tego już nie komentuję. A jak się zaczęło jego życie, skąd się wziął ten poeta? No o tym będziemy dzisiaj między wierszami mówili. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że jesteśmy Państwu winni wyjaśnienie, że jesteśmy chyba w kawiarni Ziemiańska. Wiem, że to jest kolejne już chyba kolejne spotkanie z cyklu z Kamandryci. Warto że... dodać, że Mała Ziemiańska by Mała była jeszcze Ziemiańska. duża. Mała Ziemiańska przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie, ponieważ Ziemiańska w którymś momencie właściwie stała się siecią kawiar. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Było tych lokali kilka w samej Warszawie. Była też próba uruchomienia kawiarni w Nicei, ale to zdaje się. Nie wyszło. Ale ten rysunek, który tutaj nad nami wisi, dotyczy, dotyczy właśnie ziemi Małej Ziemiańskiej przy ulicy Mazowieckiej. Mm -hmm. A teraz będziemy rozmawiać chyba już tak o Słonimskim. Tak, i... o Słonimskim, jednym ze skamandrytów, bo to jest taka bardzo dziwna sytuacja. To jest grupa poetycka, która prezentuje dla nas współczesnych, dla historyków literatury, w ogóle dla historyków Polski i tak dalej. Najbardziej taki charakterystyczny dla dwudziestolecia międzywojennego, no bo mniej żagaryści, mniej awangarda krakowska, mniej futuryści, też ale nie ważni konstelacje, plejadę poetów, prawda? Piękną plejadę, jak powiedział Piękną plejadę, jak powiedział Miłosz. Miłosz. Ale zanim, zanim zajmiemy się słonimskim, od, od dziecka dzisiaj będziemy się nim zajmowali. To czas jest dać sprawę, że ci polscy poeci, szalenie kochający ówczesną Polskę, a przynajmniej do pewnego momentu, to byli Jana Lechoń, który naprawdę się nazywał Leszek Serafinowi, że miał tatarskie korzenie, chociaż była to rodzina uszlachcona przez króla polskiego. To był Tuwim i Słonimski, pochodzenia żydowskiego. To był Wierzyński, który się nazywał Werslen i był Niemcem z urodzenia i zresztą germanistą z wykształcenia. I Waszkiewicz, który uczył się w, w w Kijowie, wcześniej jeszcze w Rosji w ogóle mógł zostać poetą ukraińskim albo rosyjskim. Gdyby nie nacjonalizm ukraiński, to pewnie tak by było i ta rodzina by tam pozostała. I teraz my będziemy rozmawiali o tej kosmopolitycznej, nieomal jagielońskiej, pięknej Plejadzie, która nam dała tak wspaniałą poezję dwudziestolecia. Ta grupa spotyka się w roku 1918 i to jest. Oczywiście początek nowej Polski, początek Polski odrodzonej, o, o czym Słonimski napisze, że dla niego było to jak happy end z, z książki dla młodzieży. Ziścił się sen jego, jego rodziców, jego samego. I oto w tym właśnie momencie spotyka się ta piątka niesamowicie utalentowanych młodych ludzi, o rozmaitych temperamentach, jak Pan już tu powiedział, o, z, z rozmaitych środowisk rodzinnych. I właściwie jakbyśmy się mieli zastanowić, co ich łączyło, to, trud, to, to jest to bardzo trudno uchwycić, prawda? A jednocześnie tworzą przez długi czas grupę, która stała się fenomenem na, na mapie literackiej Warszawy. Ani nieszczególnie nie wywrotowa, nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi. W gruncie rzeczy dosyć konserwatywna, ale o jakiejś nieprawdopodobnej energii. Musimy sobie zdać sprawę, że. No oczywiście rzecz działa się 100 lat temu, więc mas media w bardzo umiarkowany sposób pozwalały im zaistnieć. Właściwie mieli do dyspozycji kawiarnię, na początku kawiarnię Picador, którą sami stworzyli. Pomysłodawcem kawiarni Picador, yy, która powstała właściwie już tuż po odzyskaniu niepodległości na ulicy Nowy Świat w Warszawie Nowy Świat 57. Jeśli Państwo będą w Warszawie. W miejscu, gdzie był ten lokal, wisi tablica. Wmurowana, nie wisi, została wmurowana tablica pamiątkowa. Tak więc można zobaczyć oczywiście już tylko miejsce, w którym, w którym ta kawiarnia się znajdowała w sensie geograficznym. I to jest kawiarnia, która znowu. Jest również równie fenomenalna jak ta grupa. Powstała na wzór kawiarni rosyjskich, o czym kolega Słonimskiego opowiadał mu w tramwaju, a nie ten potem Tadeusz Rabę. Nie mogli dojść do tego, czy to była chyba trzynastka, czy to była dziewiątka, której linii był to tramwaj. Pewne było jedno, że pomysł powstał w tramwaju. I rzeczywiście udało im się taką kawiarnię poetów, w, którym, w której poeci czytali swoje wiersze, uruchomić. Ponieważ y, zwłaszcza Słonimski i Tuwim mieli o, ogromny potencjał satyryczny, właściwie oni y, obaj y, jakby załapali się na, na, na swoje wrodzone talenty satyryczne, zamiłowania do piórną sensu y, przede wszystkim, natychmiast stworzono coś w rodzaju regulaminu tej kawiarni. Dokładnie nie pamiętam, bo tych punktów było bardzo dużo, ale pamiętam, że jeden z nich mówił, że zgadywanie Rymów jest surowo wzbronione i że poeci mogą udzielać również audiencji po, po spotkaniu. Mogą także, to wszystko oczywiście za opłatą, nie pamiętam cennika, nie tak, ale pamiętam, że można było też dostać. Pis oczywiście od poety, ale dodatkowo płaciło się za słówko Kochanemu, bo można też było dostać taką dedykację z dodatkiem Kochanemu, ale to oczywiście też kosztowało. Więc to są, to są początki. Ja mówię o tym w sposób lekki, ale właściwie ta kawiarnia to nie był kabaret, prawda? W takim, w takim sensie jak dzisiaj moglibyśmy o tym myśleć. To było, to było. Wiersze wykonywano piosenki. Były też z czasem skecze i tak dalej, bo od Pikadora się bardzo wiele rzeczy zaczęło, i później było w życiu artystycznym, literackim Warszawy obecne aż właściwie do 1939 roku. Szalenie ważne, proszę Państwa, że Pani Anna zechciała wspomnieć, źródłem była kawiarnia literacka, kawiarnia artystyczna rosyjska, bo jest mit, że oni naśladowali w Paryż czy, czy Londyn, nie, 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 nie. a to było, źródło tego jest rosyjskie i ono, ono, spotkania poetów rosyjskich, czytania w kawiarniach dla tłumów ludzi, również po rewolucji bolszewickiej. To było bardzo ciekawe. Ruch futurystów, po, po, bardzo znakomici poeci, aż nawet po tak, powiedzmy, kontrowersyjnego jak Majakowski. Byli wszyscy znakomici poeci, już nie mówiąc o Akmatowej, Cwietajewej i, i tam prosaików typu, typu Błok, czy później Buchakow, Mandelstam i tak dalej, ale oni żyli właśnie z publicznością w kawiarniach literackich. Jest późniejszy niż Picador, ale szalenie istotny. Człowiek pośredniczący, który się nazywał Fryderyk Jarosy. Fryderyk Jarosy to był no, pochodzenia, pochodzenia węgierskiego, Austriak, bo on się właściwie uważa za Austriaka, czasami za Niemca. Polska. Zafascynowany Polską. Który ożenił się z arystokratką rosyjską i doskonale znał życie artystyczne Rosji. Dopóki z początkiem lat dwudziestych nie zjechał do Warszawy i został szefem tych wszystkich późniejszych, kabaret, późnego Pikadora i tych następnych, które tam się pojawiały. Była bardzo silna, niezwykła osobowość. Nie tylko był dyrektorem. Kabaretów literackich, a później rewi, tak się to nazywało, ale one nadal były pełne takiego inteligenckiego dowcipu i szmoncesu żydowskiego i tak dalej. Ale był również konferansjerem. No i jest anegdota, zapis, jak Słonimski w hotelu Bristol w nocy przed pierwszym występem uczy Jarosego mówić po polsku. Bo on mówił, zawascynowany Polską, ale bardzo dziwnie. Proszę państwa, na przykład, jak zaczynał swój występ. On nie mówi się proszę państwa, mówi się proszę państwa. Proszę państwa. A co będzie, jak mi ktoś zada pytanie z sali? No i Słonimski się zastanowił i mu odpowiedział. No, wtedy trzeba tak stanąć bliżej, bliżej sceny, widowni i powiedzieć ze sceny, w czasie jazdy tramwaju nie zadaje się pytań, Motorniczemu. No i to Jarosy się nauczył na pamięć i tak odpowiadał, jak tam ktoś komplikował mu życie. To jest bardzo ważna postać. Ja słyszałem, ale nie mam na to twardych dowodów. Może pani słyszała, że Jarosy opowiadał Słonimskiemu i Tuwimowi o rosyjskim absurdzie oberiutów, przede wszystkim Daniła Harmsa którego później bolszewicy zamknęli w zakładzie psychiatrycznym i który zmarł z głodu w czasie oblężenia Leningradu. Znakomity absurdysta, który łączył tak jak Słonimski, jak tuwił brytyjski, no, ale w Rosji, pure nonsense z tym szarmem i francuskim, paryskim i stworzył z tego coś zupełnie samodzielnego i cały ruch wokół takiego no to był rosyjski cyrk Montego Pajtona właściwie, co oni robili. I, i ta, taka jest, ta, taki jest kierunek tego wszystkiego, jaki wpływa zwłaszcza na Tuwima i na pana Antoniego Słonimskiego. Ale pani Joanno, przecież my wiemy, że również dom, to nie tylko był kabaret, pikador, nie, nie tylko te wpływy kulturowe, przez, przez na przykład właśnie, bo jeszcze mi się chcę przypomnieć i za chwilę będziemy o tym pewnie też mówili, że nie tylko Ferdynand, nie tylko Fryderyk Jarosy, ale przecież też, też Franz Fischer był taką inspirującą bardzo postacią, a trzeci w tym rzędzie i pierwszy w życiu Antoniego Słonimskiego był moim zdaniem pan Stanisław Ojciec. Absolutnie tak. Antoni Słonimski urodził się w rodzinie, jak już tutaj Pan wspomniał, zasymilowanych Żydów. I matka i ojciec mieli żydowskie pochodzenie. Przy czym była to rodzina zasymilowana? A Słonimski czuł się Polakiem. Pewnie jeszcze do tego wątku wrócimy, bo on, przepraszam, jest szalenie istotny, stanie się istotny, zwłaszcza w latach 30. Natomiast sam Słonimski jakby nie miał problemów ze swoją tożsamością w takim sensie, że czuł się absolutnie Polakiem i jeżeli mówił o swoim pochodzeniu, a absolutnie go nie ukrywał, to był głównie dumny z tego powodu, że jego dziadowie, pradziad Abraham Stern i dziad Chaim Zelik Słonimski, wzbogacili polską kulturę, polską, polską naukę przede wszystkim. Abraham komputer. Prototyp, prototyp komputera, maszynę liczącą i został przez Stanisława Staszica zarekomendowany do Towarzystwa Przyjaciół Nauk to było dla, dla Słonimskiego to było źródło ogromnej dumy w ogóle był to prosty zegarmistrz z Chrubieszowa który którego Staszic właściwie odkrył uznał że jest genialny i że należy go kształcić Natomiast z kolei dziad Słonimskiego, Chaim Zelik Słonimski, a zięć Abrahama Szterna, unowocześnił tę maszynę. Również był Żydem genialnym, twórcą Haskali i miał ogromne zasługi dla kultury z kolei y, żydowskiej. Natomiast y, dla słonimskiego. Y, tak jak powiedziałam, miał to głównie znaczenie o tyle, o ile mógł mówić o zasługach dla, dla kultury, dla, dla nauki polskiej. Mówiąc wprost, właściwie się odcinał trochę od, od swojego pochodzenia, czy też uznawał swoją tożsamość za absolutnie polską. Miało to pewien, jak już, że tak powiem, weszłam w ten wątek, to może go pociągnę, miało to oczywiście związek z tym, że szczególnie w latach 30. był bardzo dotkliwie atakowany za, za swoje, w związku ze swoim pochodzeniem. Również, jak, jak również Julian Tuwim, myślę, że pewnie była o tym mowa tutaj na spotkaniu. Jest to, jest to taka część naszej historii, bardzo dotkliwa i która zapisała się też i w wierszach Słonimskiego, a zwłaszcza w jego felietonistyce. Tak więc ja myślę, że troszeczkę na zasadzie jakiejś takiej obrony, samoobrony, on z kolei był także dosyć agresywny w którymś momencie wobec zwłaszcza wobec hasydów Żydów, których ortodoksyjnych, którym zarzucał szerzenie zabobonu. Więc mogą się Państwo spotkać z takimi opiniami, że Słonimski był w jakimś sensie antysemitą, czy, czy jego teksty były antysemickie. Być może się, się Państwo z takimi opiniami spotkali. Więc moja teoria jest taka, że, że właściwie, jeżeli, bo, bo ta, takie teksty istotnie się zachowały, jeżeli te teksty wydają nam się dzisiaj agresywne, niesprawiedliwe wobec Żydów. To oczywiście dzisiaj czytamy je inaczej niż, niż wtedy, kiedy one były pisane w latach dwudziestych, więc rzeczywiście można, można się niekiedy, niekiedy przerazić. I ja tylko powiem, że w 1968 roku jeden z takich tekstów został wykorzystany przez Władysława Gomułkę podczas antysemickiego wystąpienia, które jak Sądzę, państwo dobrze znają albo kojarzą taki, taki fakt. I Gomułka z premedytacją oczywiście u felieton przeczytał. To był felieton sprzed 44 lat zatytułowany Odrażliwości Żydów. Słonimski oczywiście pisał to jako niespełna 30 latek. Tak jak powiedziałam, z takiej pozycji zasymilowanego Żyda, który stawiał, tak, zasymilowanego Żyda, czującego się Polakiem w 100%, który stawiał Żydom, właśnie zarzuty między innymi, właśnie tego, że szerzą zabobon, że nie chcą się asymilować, że nie są lojalni wobec Polski. Dziś ten falieton czyta się z, z, z przykrymi uczuciami. Słonimski jakby bronił się tym, że, że kontekst był oczywiście zupełnie inny niż 44, a, a zwłaszcza sytuacja. Natomiast. Ten sam felieton Gomułka chciał zamieścić wcześniej, usiłował wymusić na ówczesnym redaktorze naczelnym Mieczysławie Rakowskim publikację tego felietonu słonimskiego w tygodniku Polityka. I Rakowski był wstrząśnięty, był załamany, bo po prostu doskonale wiedział, że jest to, jest to uderzenie w słonimskiego. Ale proszę sobie wyobrazić, że pozycja słonimskiego była tak wysoka, tak mocna, że Rakowski bał się, że jeżeli wydrukuje ten falieton, to studenci będą palić gazetę, że, że wyjdą na ulicę, że to będzie takie poruszenie. Więc proszę sobie wyobrazić, zdać sobie sprawę z rangi słonimskiego pod koniec lat 60. Rakowskiemu udało się tego uniknąć. Jak, Jakimiś swoimi, że tak powiem, sposobami i kanałami doprowadził do tego, że Gomułka zgodził się, że ten felieton nie będzie publikowany. I potem pisał w dziennikach Rakowski, że kiedy dostał zgodę, że, że nie musi tego robić, popłakał się. I że wtedy zrozumiał, że Możliwe są samobójstwa z przyczyn politycznych. Mówię o tym dlatego tak długo, yy, bo wprawdzie mamy atmosferę kawiarnianą. Mm. <słuch> ale oczywiście postać, o której, yy, o której yy, mówimy, yy, pokazuje dramat inteligencji polskiej w XX wieku. Więc jest to postać, o której nie można mówić wyłącznie z lekkim uśmiechem. Jest postacią Antoni Słonimski, którego życie było pełne dramatycznych zwrotów akcji i, i napięć. Oczywiście, wymaga też tego, żeby, żeby mówić w sposób. W pełnym w sposób poważny i, 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 i niewyłącznie humorystyczny, choć oczywiście był satyrykiem. Dla siebie samego był przede wszystkim poetą. Ja muszę powiedzieć, że na, na początku. Na lipca odwiedziłam cmentarz w laskach, gdzie Słonimski został pochowany, to jest cmentarz czy właściwie cmentarzyk, nieduży, nieduży cmentarz przy zakładzie dla ociemniałych w laskach. Laski to jest kiedyś bardzo silny ośrodek katolicki inteligencji katolickiej. Tak się stało, że słonimski. Ateista, na, na którymś etapie antyklerykał, został pochowany w laskach. I oczywiście cmentarzek jest tak zorganizowany, że tam właściwie nie ma płyt nagrobnych. Te, te, te groby nie mają płyt. Porośnięte są bluszczem. Jest to takie zupełnie inne miejsce niż niż każdy inny cmentarz. Tam również pochowany został Tadeusz Mazowiecki, między innymi, a także Jan Lechoń. A tak, wspomniany tutaj Jan Lechoń, co jest, um, um, wydaje to jest mi się. z cmentarza w Nowym Tak, na, na początku lat 90. prochy zostały sprowadzone i tak się stało, że przyjaciele, których górnolotnie powiem, poróżniła Polska, którzy oddalili się od siebie z powodów różnic w spojrzeniu na, na powojenną Polskę, a mówiąc wprost, Jan Lechoń zarzucał Słonimskiemu, jak i Tuwimowi, z którym także zerwał znajomość zdradę. Tak się stało, że, że, że w tej chwili... I groby znajdują się na tym, na tym samym cmentarzu. Ale mówię, powiedziałam o tym cmentarzu, dlatego właśnie, że, że na grobie oczywiście bardzo dużymi literami czytamy, że pochowany jest Antoni Słonimski, poeta. Poeta. To nie ekonomista, tylko właśnie poeta. To jest szalenie ciekawy wątek, który ja kiedyś chciałem zrozumieć, a długo nie mogłem. Otóż artykuł, o którym mówimy który dzisiaj czytany wydaje się okropnym, antysemickim artykułem Antoniego Słonimskiego, który pisze, wy gudłaje, tam prowadzicie tylko jakieś szemrane interesy, nie chcecie porządnie pracować, wierzycie w jakiegoś dziwnego tam, tam, tam Boga i tak dalej, nie możecie się odnaleźć w Europie wśród normalnych ludzi i tak dalej, został opublikowany latem 1924 roku na łamach wiadomości literackich. Trzeba powiedzieć, że Słonimski, który był emancypowany, który był ochrzczony, podobnie zresztą jego ojciec już, Jan Błoński pisał o tym, że Żydzi polscy mieli albo tą, tą emancypację, albo długą, wielopokoleniową, albo mieli bardzo krótką, więc Słonimski miał bardzo długą, bo już ojciec był. Więc ojciec, tak, bo dziad nie oczywiście. Bo, bo dziad i, i pradziad, pradziad nie. Otóż, co się wtedy, wtedy dzieje, jaki jest kontekst tego wystąpienia słonimskiego? Krótko, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i może nie tyle skomplikowane, ale długo by opowiadać. Otóż, słonimski z tym swoim, z żydowskimi korzeniami, mimo emancypacji, on prowadził jakiś romans, on do jakiś czas wracał, bardzo się interesował, co się dzieje w społeczności Żydów. I ten wątek wygląda w taki sposób: do połowy XIX wieku właściwie nie istniała świecka literatura żydowska. Święty język hebrajski był przeznaczony dla świętych ksiąg, dla modlitw, dla rozważań, komentarzy do Biblii. I dopiero w drugiej połowie XIX wieku pojawia się piszący: widzisz, a idysz był w ogóle uważany za, za dialekt, za gwarę, za żargon, coś niepoważnego. Pojawia się genialny pisarz, żydowski pozytywista, który pisze pod pseudonimem Mendel, sprzedający książek, Mendele Moichers nazywa się naprawdę Shalom Abramowicz i uchodzi za ojca świeckiej literatury żydowskiej. On pisze, zwłaszcza w znakomitej powieści, którą czytałem wiele razy, zatytułowanej Szkapa albo Współczucie dla Zwierząt. Jest to obraz losu Żydów wschodnioeuropejskich. Tak skrzący się humorem, kiedy czytała to moja nastoletnia, czy może nawet jeszcze mniejsza córka, to z pokoju bezustanny chichot dochodził. To się tak iskrzy, tak absurdalnym, dziwnym humorem, w którym można rozpoznać humor słonimskiego. Ja nie mam dowodów, że on znał Szaloma Abramowicza, ale on się utożsamiał z nurtem Haskali, żydowskiego oświecenia z tymi, którzy uważali, że Żydzi mogą funkcjonować w normalnej nauce, sztuce, literaturze, nie muszą cały czas znajdować się pod dachem synagogi. Przedstawicielem Haskali był właśnie dziad Słonimskiego. Właśnie, Mar Haskali. właśnie, tak, także to jeszcze nieistotne. I Teraz troszeczkę, troszeczkę, chciałbym przeskoczyć, co dzieje, co dzieje się dalej. Kiedy ja zrozumiałem, nie tylko pod wpływem tego, że oświecony, no to napada na tych Żydów, którzy nie są oświeceni i są zacofani. Ale Słonimski chwilę wcześniej, przed 24 rokiem, bo 23 albo wiosną już nie pamiętam, 24 odwiedził Palestynę. I to był protektorat brytyjski, nie było oczywiście jeszcze Izraela, który się rozpoczął po II wojnie światowej. Ale on tam doświadczył jednej rzeczy. Tak jak są krytyczni wobec samych siebie Żydzi, tak jak są pełni humoru, żartu, zjadliwości, taka jak jest prasa. Palestyńska, pełna dowcipów, pełna rysunków satyrycznych, drwienia z tych zacofanych, tej części tych braci, którzy są zacofani, chodzą w hałatach, mają pejsy i tak dalej. To go ośmieliło do tego, że dlaczego nie pisać o Żydach tak w Polsce, skoro w Palestynie wolno. No i przyjechał z takimi przekonaniami. I na co się natknął? Na to, że z biegiem czasu narasta Wola silnej tożsamości narodowej i religijnej Żydów polskich, zwłaszcza w latach 30., którzy zaczynają go uważać w ogóle Żyda, który jest asymilowany, który jest oczczczony że on chyba w ogóle nie jest Żydem jeszcze nas napada. W 1936 roku, po zresztą pobycie w 1935 roku w Palestynie co jest szalenie też ważne w kontekście słonimskiego. Ukazuje się książka Romana Brandstettera, zatytułowana Zmowa Eunuchów, i tam jest zaliczony Słonimski do Eunuchów. To jest człowiek, który nie przystępuje do naszego narodowego ruchu, który, który się tam wywyższa, który zdradził nas, nas braci Żydów i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, bo to jest może skomplikowane, ale kończy się to tym, że po II wojnie światowej, kiedy wrócił do kraju katolicki pisarz pochodzenia żydowskiego, Roman Brandstetter wypożyczał tą książkę z bibliotek, wykupywał w antykwariatach, żeby do żadnych rąk nie dotarła. Ja mam tylko kserokopię, jeśli o mnie chodzi. No i dlatego to czytałem. A Roman Brandstetter w 1940... W pierwszym roku w Jerozolimie, kiedy był oficerem prasowym armii Andersa, miał objawienie, siedział w nocy przy nasłuchu radiowym i wysunęła się ze sterty gazet reprodukcja twarzy rzeźby XVII-wiecznej Chrystusa i Dapadowy z kościoła San Damiano w Asyżu. I on po latach dopiero w kręgu biblijnym pisze, że ten Chrystus miał zamknięte oczy, ale na mnie patrzył. Był żywy. Branstetel uwierzył Chrystusa. Ochrzcił się, został pisarzem katolickim, ale szukał zawsze tego ogniwa, pomostu pomiędzy katolicyzmem, starym a nowym testamentem, wielkiego łuku, jak to nazywał. Nie chciał być nieżydem, chociaż do Izraela go nie zapraszali chociaż był bardzo zainteresowany kulturą, pisarstwem Żydów, języka hebrajskiego w Palestynie, a później w Izraelu i pamiętna jest na przykład jego recenzja przekładu pana Tadeusza na hebrajski właśnie w wiadomościach literackich. Już, już oddam pani, pani głos, bo trzeba pogadać teraz o polityce, w jaką się uwikła Słonimski i cały Skamander pewnie i jakie to były czasy. Ale chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że przejęty tym wszystkim, co się dzieje słonimski, jeszcze się nie ukazała zmowa o nuchu wymyślił i pogadał z Mieczysławem Grydzewskim, bo tak się nazywał współwydawca i redaktor naczelny wiadomości literackie. To był wielki tygodnik, ukazujący się od 24 roku do późnych lat 30. co tydzień. W nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy, dzisiaj się wydaje mało, ale to byli prenumeratorzy. To było wystarczająco, żeby polska inteligencja znała dobrze to pismo. I on doszedł do wniosku, a Gryzewski też był pochodzenia żydowskiego, on się zupełnie inaczej nazywał. I był jeszcze wydawca, imiennik pana Antoniego, Antoni Borman. I oni się namówili z Słonimski z Gryzewskim, że tak nas tu atakują. Już nie wystarczy drukowanie tych wszystkich ataków na Żydów polskich Adama Adolfa Nowaczyńskiego, które drukowali po to, żeby móc nim polemizować. Oni to w wiadomościach drukowali. Tylko trzeba zrobić coś dla tej wielkiej literatury żydowskiej, dla tej wielkiej kultury żydowskiej. I umyślili, że oni wydadzą numer specjalny wiadomości literackich, 35. rok, poświęcony współczesnej literaturze palestyńskiej, w języku hebrajskim. Proszę bardzo. I tego biednego Antoniego Bormana namówili, że on ma jechać do Pisarzy, do Palestyny, do Jerozolimy, do Tel Awiwu i przynieść te ich teksty, oni zrobią z tego wielki numer. No a tam akurat przebywał Roman Brandstetter, którego zmowa o jeszcze się nie ukazała, ale już była pisana. I oni go zapytali, a kto to jest? A to, to jest takie antysemickie pismo. On tu przyjechał, zrobił was w konia, bo sobie będzie się legitymował. Udzielił wywiadu jednemu z największych dzienników. Nie wiem, czy to był Harec, czy nie, ale w każdym razie drugi co do wielkości dziennik. W piśmie literackim, Związku Pisarzy Hebrajskich, ostrzegli pisarzy, żeby nie współpracować z tym Bormanem, bo to jest jakiś krąg antysemitów, wychrztów, eunuchów, nie wiadomo czego. I on przyjechał z niczym i nigdy się nie ukazał numer hebrajski. A ukazała się zmowa o ubrać Tetera, który później wycofywał gdzie tylko, gdzie tylko mógł, bo sam, sam, sam został pisarzem katolickim i, nawiasem mówiąc, Laskom zapisał dochody ze swoich praw autorskich. Podobnie jak Antoni Słonimski. Podobnie jak Antoni Słonimski. No, a polityka. Słonimski zresztą, trzeba sobie powiedzieć, że Antoni Słonimski był przyzwyczajony do ataków. Powiedziałabym więcej, właściwie te ataki prowokował, ponieważ pan tutaj wymienił Tetera jako jednego z, z tych, którzy zaatakowali Słonimskiego. Ja myślę, że na nim już po, po latach, zwłaszcza w latach 30. już niewiele robiło wrażenie, prawda, ponieważ on tym... Chyba Bojżeleński powiedział, że słonimski ma podwójnie rozwinięte gruczoły nienawiści. On się właściwie doskonale w, w polemikach odnajdywał i wiele z nich prowokował, także to był jego żywioł. Kroniki tygodniowe, o których mówimy, właśnie ukazujące się w wiadomościach od 27 roku. Właściwie pełniły taką rolę wychowawczą, wobec, zwłaszcza wobec młodych ludzi. Bardzo wielu czytelników potem mówiło, że zaczynało czytać wiadomości literackie od kronik słonimskiego, i rezonans był niesamowity. Już nie pamiętam, kto napisał, że który z pisarzy, że właściwie przed wojną młodzież nie interesowała się polityką, ale chciała być zorientowana i dlatego czytała kroniki słonimskiego. Nie mówiąc już oczywiście o humorze, o dowcipie, na przykład Witold Gombrowicz pisał, że właściwie poezja słonimskiego mnie nie brała. Ale uważam, że jego talent wybuchał w kronikach, tak? Więc Słonimski doskonale zdawał sobie sprawę, że jest falietonistą poczytnym, opiniotwórczym. I wiedział, że to się bardzo podoba, że jest taki zadziorny, że, jest, że, że prowokuje, że ma wielki dar do wcipu. Halo czy mam wrażenie, aha, że yy, tak więc robił to do, do pewnego stopnia z premedytacją, co nie znaczy, że. Był pozbawiony wrażliwości. Właśnie to chciałam powiedzieć, że słonimski był tak. Słonimski był prowokatorem. Słonimski lubił polemizować i niejednokrotnie myślę, bywał przykry dla swoich adwersarzy, ale nie był nigdy cyniczny. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. To znaczy, um, zawsze wierzył w wartości. Czasem popełniał błędy w ocenach, ale jeżeli, jeżeli kogoś atakował, to w imię, w imię wartości, w które, w które wierzył, był lewicującym liberałem, więc to był system jego wartości, które, których chciał bronić, prawda? Ponadto nigdy... Jego teksty bywały złośliwe, bywały bezlitosne, również recenzje teatralne. Dyrektorzy teatrów drżeli po prostu, kiedy ukazywały się recenzje teatralne, ponieważ był też autorem recenzji teatralnych. Ale w jego tekstach, jego teksty nigdy nie były podszyte nienawiścią. Bywał okrutny w swoich ocenach, ale myślę, że jednak pewnych granic nie przekraczał. To jest bardzo trudne do wyobrażenia, bo człowiek tak pełen absurdalnego humoru, oni sobie z Tuwimem wydzwaniali i mówili od rzeczy przez telefon po prostu, żeby się ubawić, a później z tego lepili teksty. Człowiek, który prowokuje e, i to wszystko, o czym mówiła przed chwilą pani Joanna, i o czym tutaj mówimy, jednocześnie jest angielskim dżentelmenem w każdym calu, doskonały, już przed wojną kupującym swoje ubiory w, w, na krakowskim przedmieściu w sklepie z modą angielską, pijący o 17:00 swoją herbatę w okularach, zdystansowany, szalenie grzeczny, a jednocześnie tak pełen tryskającego ciętością, ironią, bardziej nawet to jest może istotne niż humorem, bo humor jest tu narzędziem i absurd, że, że zastanawia to, jak to jest bogata i złożona osobowość. Ja tylko dopowiem, bo nie dopowiedziałem, kiedy ja zrozumiałem ten pobyt Słonimskiego w Palestynie i później ten tekst 1924 roku. Ja to zrozumiałem, kiedy sam zostałem zaproszony kilka lat temu przez Związek Pisarzy Hebrajskich do Tel Awiwu i tam poznałem człowieka bardzo eleganckiego, starszego, starszego pana, bardzo, bardzo właśnie zdystansowanego, chłodnego i tak dalej, nazywa się Meir Uzil i jest wnukiem naczelnego rabina Izraela, który jest na banknotach, na znaczkach pocztowych i to jest czołowy satyryk współczesnego Izraela, bardzo smutny, powściągliwy, zdystansowany pan, który od 30 lat w dzienniku drugim co do nakładu Haaretz prowadzi co weekendową rubrykę humoru i satyry. I on mi kazał sobie na okrągło opowiadać, co my w Polsce, w Polsce mówimy o jidysze mamy, Jakie ja znam szmoncesy, między innymi Słonimskiego i Tuwima z kabaretów. To się bardzo mało zachowało. Ja już nie wiedziałam co wymyślić. Ja mówię, Uzil, ostatnio się stało coś takiego, co mi się bardzo podobało Antoniemu Słonimskiemu, więc ja sądzę, że również się, się tobie spodoba, bo zrozumiałem, jak oni są krytyczni wobec, wobec samych, samych siebie i pełni dowcipu. Otóż mój przyjaciel postanowił wydać nowy przekład boskiej komedii, Agnieszki Kuciak. To rzadko się zdarza, żeby ktoś przełożył całą boską komedię, ale jego nie było stać na wydanie całości, a ona jeszcze całości nie przełożyła, ale przełożyła już piekło. To jest pierwsza Część, no to on postanowił wydać piekło, no, ale nie ma pieniędzy, więc wysłał parę listów takich zachęcających do sponsoringu. Natychmiast się zgłosił polski monopol spirytusowy i piekło się ukazało. No to ona przełożyła czyściec. No nie ma sponsora, nikt na listy nie odpowiada. Z trudem Włosi poprzez ambasadę zdo, z, 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 zdecydowali się sfinansować wydanie czyśca. A piekło, co zrobiłeś z piekłem? A Roman, Roman Bong wydawnictwo Telgte, mówi, słuchaj, no piekło musiałem wydać z własnej kieszeni. Nikt nie chciał tego sfinansować. A Uzil mówi w tym Tel Avivie, słuchaj, a czy to jest szmonces? Czy ten Bong to jest Żyd? Ja mówię niekoniecznie, pewnie nie, ale właśnie takie nie anegdoty, takie fakty z życia wychwytywali w przypadku Słonimskiego od 11.30 do 13.00 na Pięterku w Małej Ziemiańskiej z Kamandryci i ich przyjaciele, którzy tam schodzili. I musieli mieć mięso do, 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 do pisania, a później szili na obiad do Semaniego czy jeszcze gdzie indziej, w towarzystwie, no, między Adry. innymi Franca tak. A jak Pan zaczął mówić, że, że wychwytywali, ja jeszcze nie wiedziałam, kogo Pan wymieni, to myślałam, że Pan skończy, wychwytywali agenci SB, bo, potem, bój, bo potem tak się stanie, że, że to właśnie Słonimski od, od końca lat 50. będzie inwigilowany. Ja chciałam się tylko powiedzieć. Że właśnie na miastkę tych tekstów, tych, tych, tego poczucia humoru, tego absurdu, mamy w takiej publikacji, którą Julian Tuwim i Antoni Słoniński wydali w Oparach Absurdu. Ta książka znajduje się w bibliotece. Znaczy w Oparach Absurdu. W Oparach Absurdu, tak. tak, tak. Tak, no Między także. innymi pracowita pszczółka, kalendarz tak, dla rolników. To tak, być doskonale Państwo się to znają, czyta tak. i rzeczywiście ma się wrażenie, jakby się oglądało, kabare... czy znaczy, uczestniczyło w kabarecie Moty Pythona. To jest taki jeden z takich najlepszych numerów z tego, z tego tomu. To jest ten, nie wiem czy Państwo kojarzą, jak odpowiadać dzieciom na pytania. I tam jest to pytanie, te pytania, na które matka, jedna z matek odpowiada i w końcu pada 33 pytanie dziecka i to jest pytanie, mamusiu, dlaczego mamusia gryzie syfon? Tak, zanim przejdziemy do tych poważnych rzeczy od, od polityki dwudziestolecia międzywojennego i, i, i tego wszystkiego, co się dzieje, chociaż oczywiście w jakimś skrócie, jakieś panoramie do SBKów i salonu właściwie w mieszkaniu Antoniego Słoniemskiego, będącego na podsłuchu i, i tak dalej, i tak dalej, to może ważne jest jeszcze, Proszę Państwa, my mamy właściwie, Panie Anno, ułatwione zadanie w tym sensie, że mamy do czynienia z pisarzem, który doskonale swoje życie, również prywatne, opisał. W, Zgodzę się się pozwolę sobie się nie zgodzić z panem to zaraz będziemy się nie zgadzali. natomiast ja w końcu, chcę już pora najwyższa ja chcę podkreślić że w londynie w 40 roku pisał popiół i wiatr gdzie to swoje dzieciństwo i tak dalej opisywał wiele też ukrywając no i, I, o tym i, o tym i wiemy I stwarzając jakiś wizerunek prawda Nie jakieś nie wspomnienia ale na ile to jest Również w wspomnieniach warszawskich, i tak dalej. Wie pan, no to jest jakiś rodzaj legendy, tak? o sobie samym. To jest ta trudność, no, każdego biografa, że, żeby e, jakby zrozumieć i sprawdzić, na ile to, co pisarz o sobie pisze. I jak siebie widzi samego, na ile jest rzeczywiście zgodny z, no, z prawdziwym życiem, krótko mówiąc, tak? Na ile to jest sztafasz, na ile to jest właśnie imidż, który, który stworza, stwarza. I są pisarze, którzy Jakoś się odsłaniają i mówią, mówią otwarcie o swoim życiu. Nie mówię tutaj o wierszach, bo powiedzieliśmy o tym, że czytanie wierszy według autobiograficznego klucza jest zawsze ryzykowne, prawda? Bo tutaj bardzo łatwo nadinterpretacja. Natomiast rzeczywiście Słonimski napisał wspomnienia warszawskie, ale to jednak trzeba powiedzieć, są utwory takie mitotwórcze, ja bym powiedziała. Więc z Antoniem Słonimskim jest pewien problem, żeby, żeby tak naprawdę dotrzeć do, myślę... Pani Joanno, ja pani ułatwię. Tam nigdzie nie ma nic o kobietach Słonimskiego i w ogóle o kobietach. A na przykład nie ma o kobietach, tak. Ja oczywiście miałam ten przyjemność, że pracując nad książką zapoznawałam się także z korespondencją Antoniego Słonimskiego. Prawda? Czytałam jego listy do przyjaciół. I te listy także są bardzo powściągliwe, ponieważ taką był osobą i myślę sobie, że, że to, co mogłam pokazać w książce, to jest jakiś rodzaj prawdy o Antonim Słonimskim, w dodatku przefiltrowany po pierwsze przez Antoniego Słonimskiego, po drugie przez osoby, które go znały jeżeli... Jeżeli cytuję te osoby, po trzecie także przeze mnie, więc. Ale trzeba powiedzieć, że, że, że Słonimski nie otwierał się szczególnie. Zaś jeśli chodzi o kobiety, sporo o tym wiemy dzięki przyjaciołom Słonimskiego, o tym, czyli o życiu uczuciowym Antoniego Słonimskiego, a zwłaszcza jego wielkiej miłości, którą była Maria Morska. Maria Morska. Właśnie pojawiła się pod Pikadorem, gdzie występowała deklamowała wiersze, wiersze z kamandrytów, była także publicystką i oszołomiła absolutnie wszystkich. Nie każdy się w niej zakochał, tak jak Słonimski szalenie, natomiast miała obdarzona była ogromną charyzmą. Pisał o tym między innymi Waszkiewicz, i była, była również bardzo czytana. Wywoływała ogromny rezonans wśród skamandrytów i nie tylko. I Waszkiewicz pisał, że właściwie te wszystkie mody, to, to, co oni czytali, pochodziło właśnie od Marii morskiej. Uczyła ich także angielskiego. Studiowała w, w Anglii. Problem w tym, że była żoną Bronisława Knastra, słynnego matematyka, starszego od siebie o kilkanaście lat, nie pamiętam chyba 15 lat, którego była wielką miłością i Knaster również zaprzejaźniony był ze Skamandrytami. To wszystko się działo najpierw w Pikadorze, potem, potem w Ziemiańskiej. I oczywiście miłość Słonimskiego do Marii Morskiej była tajemnicą Poliszynela, a, a może nawet jeszcze mniej. Po prostu wiedzieli o tym wszyscy, włącznie z mężem Morskiej. Ta miłość nie mogła być spełniona, aczkolwiek była odwzajemniona. I teraz ja o tym mówię dużo, i właściwie sporo udało mi się tutaj ustalić, i to akurat trudne nie było, dlatego że Słonimski zwierzał się Annie Iwaszkiewicz, żonie Jarosława. W podkowie leśnej, w, 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 dokąd, dokąd jeździł, gdzie ich odwiedzał. A Anna Iwaszkiewicz prowadziła w tym czasie dziennik i bardzo dużo y, y, poświęciła temu y, miejsca. Stąd można było dosyć łatwo zrekonstruować to znowu jest oczywiście wersja Anny Iwaszkiewicz, ale dlaczego mielibyśmy ją podważać? Zwłaszcza, że Anna Iwaszkiewicz jest bardzo, wydaje się, bardzo, bardzo otwarta i szczera w, w, tym, w, w tym dzienniku. A także zaszło tam coś zupełnie niesamowitego. To znaczy Anna Iwaszkiewicz pod wpływem tych, tych zwierzeń słonimskiego właściwie sama zaczyna się Marią Morską interesować. I dochodzi do takiego jakiegoś osobliwego trójkąta. Ona Właściwie jest więcej niż zafascynowana morską, one się spotykają. W dodatku, przez te rozmowy ze Słonimskim, zbliża się także do niego, więc właściwie między nimi też granica przyjaźni, można powiedzieć, zostaje przekroczona. Dosyć ciekawa, dosyć ciekawa sytuacja, zresztą, jeśli Państwo nie znają dzienników Anny Iwaszkiewicz, to bardzo polecam. I takie oto są, są to dzieje tej miłości. Oczywiście ona wygasa powoli w Słonimskim, i, i tutaj mówię o la, połowie lat dwudziestych, lat ale rzeczywiście Maria Morska, myślę, mog, mogę zaryzykować takie stwierdzenie: była największą miłością życia Antoniego Słonimskiego. To zdaje się przerodziło się w, w przyjaźń, czy może w jakąś taką znajomość o e, innych rejestrach. Słonimski w 1934 roku dosyć nieoczekiwanie żoni, żeni się z Janiną Konarską bardzo zdolną... Dziewczyną Wierzyńskiego. Który... <grych> no właśnie, troszeczkę w sferę w sfery plotek się udajemy, ale, ale powiedziałabym, że jest to więcej niż plotka. Tak rzeczywiście było. Janina Konarska, niezwykle utalentowana plastyczka, z, 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 która miała romans właściwie z Wierzyńskim, bo Wierzyński wtedy był jeszcze żonaty. <grych> I, I tutaj też stało się coś takiego, że Wierzyński odszedł od żony, a tymczasem Janina nieoczekiwanie związała się z Antoniem Słonimskim, na co się w ogóle nie zapowiadało. Więc rozłam tutaj między, między skamandrytą Antoniem Słonimskim a Kazimierzem Wierzyńskim, którzy właściwie od tamtej pory przez, przez wiele lat... To bodajże lat 60. ze sobą nie rozmawiają. Natomiast, żeby już ten wątek romansowy powoli zakończyć, powiem tyle, że hmm, wydaje się, że Słonimski i Janina Konarska zeszli się trochę z rozsądku. Słoniemski od jakiegoś czasu usiłuje sobie ułożyć życie. Bardzo długo mieszka w hotelu, nie ma swojego mieszkania. Wynajmuje coś w rodzaju, jak się spodziewam, apartamentu w hotelu i poszukuje żony, tak bym powiedziała rozgląda się. Nie wiem na ile uczucie do Janiny Konarskiej na ile było silne, bo, bo, bo tego tak jak powiedziałam nigdzie nie opisał i tutaj też nie ma świadków w początku tej, tej historii. Wiemy natomiast tyle, że byli małżeństwem udanym, właściwie nie, nie mieli dzieci. Janina się opiekowała, ja bym powiedziała, że, że, że opiekowała się Antonim Słonimskim i była mu przyjaciółką i, i on także. I on także był jej przyjacielem, ale zdaje się, że to właśnie było tak, że to on wymagał tej opieki, właściwie takiej trochę matczynej już potem. I ona nie miała, nie miała dzieci, więc myślę, że ten instynkt macierzyński przelała właśnie na, na Słonimskiego. Znalazłam taki zapisek w jej kalendarzyku osobistym Janiny Konarskiej-Słonimskiej, z lat chyba 60., i, i, i na, na pierwszej stronie czasami jest taka rubryka, kogo powiadomić w czasie wypadku, tak? w razie wypadku, kogo powiadomić. I ona pisała Antoniego Słonimskiego, i taki dopisek ostrożnie choruje na serce. <gry> bardzo bardzo piękne. Ja muszę powiedzieć, że w 1942 roku, kiedy się ukazał poemat biograficzny, oczywiście mityzowany Słonimskiego w Londynie, zatytułowany Popiół i Wiatr, tam jest zdanie, którego nie będę komentował, ale brzmi tak: przypomina Słonimski, że on był jedynym świadkiem, jedynym obecnym przy śmierci swojego dziadka. Do którego pojechał na wakacje, a później został dłużej, bo, bo mama o nim zapomniała. A drugim był jego ojciec, który gdy umierał, trzymał go za rękę. Antoni trzymał swojego ojca Stanisława, umierającego, lekarza świetnie znanego w Warszawie, za rękę. 17 lat wtedy. I tak. pisze: A ja nie będę miał syna, i tylko ojciec po śmierci poda mi rękę za zaświatach. I tego nie chcę komentować, ale ponieważ ja uważam, że rację miał mój imiennik, wielki reżyser rosyjski Sergiusz Eisenstein, że co jakiś czas, co ileś tam minut, kiedy film zaczyna już nużyć, kiedy się robi ciężka, może narracja, należy zastosować coś, co nazywał atrakcjonem. Więc teraz mój atrakcją w tym momencie polega na tym, że chcę Państwu w związku z kobietami powiedzieć, że Słonimski, o czym, o czym pisze pani, pani Joanna, kiedy wybierał się gdzieś w podróż i mieli nocować z żoną, to w hotelu musiały być dwa pokoje, osobne, jedynki, bo oni musieli mieć osobne sypialnie. Nie do końca wiemy dlaczego, ale ja mam taką pewną hipotezę. Otóż z niewielu szmoncesów, jakie się przechowały, autorstwa Antoniego Słonimskiego, jeden zrobił karierę w Poznaniu, tylko nikt nie wiedział, że to jest szmonces Słonimskiego, bo w Poznaniu działał taki aktor, który się nazywał Józef Zembrzuski, pseudonim Żużół. To był taki halabarnik, o którym Hanuszkiewicz mówił, może być w każdym teatrze, tylko nie puszczajcie go na scenę. I on był świetnym kawalarzem, znał kabarety literackie twierdził, że występował w rewiach Fryderyka Jarosego i kiedy go pytano w latach 60 nawiasem mówiąc, pierwszy spektakl kabaretu tej był poświęcony jego osobowości, był zatytułowany Burza uróża. I otóż ten Żużu, ten wszystkim znany aktor, który znał wszystkie środowiska i uniwersyteckie, i artystyczne, i przede wszystkim teatralne, wszędzie się świetnie zresztą ubrany i trzymający się, znający języki i tak dalej, pojawiał. Cywińska go nazwała poznańskim Francem Fischerem. Kiedy był pytany, Żużu, a czy ty miałeś żonę albo masz żonę w ogóle, a on mówi, nie, no miałem żonę, ale już teraz nie mam. A z, jakiej, z jakiego powodu? Się rozwiodłeś. A mój, bo doszedłem do wniosku, że była za duża różnica płci. Więc to jest fragment, no y, wszyscy przypisywali to żurzu. W ogóle był jakiś, taki, it's tak, it's tak, był jakiś czas taki w Poznaniu, że gdy ktoś się tam rozstał i go pytali, słuchaj, a co się stało? Mówi, no, była za duża różnica pci i powtarzali, to było łatwe. A to jest fragment szmoncesu dialogu, monologu zatytułowanego, zatytułowanego "Brycz", gdzie człowiek się żali na żonę, która go przymusza do gry w bryża. No, grał to Opek Krukowski, tak, ale ostatnio jest, Marek jeszcze, Opania. Nie, nie, tam jeszcze jest ciąg dalszy. A teraz już nie ma mowy o płeć, teraz jest tylko... Mowa o płać. Teraz jest tylko mowa i płać. Tak, tak, tak. Jakoś tak. No więc to był atrakcjon, a teraz chciałbym, żebyśmy jakoś w bardzo telegraficznym skrócie powiedzieli o polityce, która poróżniła Panów, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, wcześniej w latach 30. z kamandrytów i wśród tych, i to chcę podkreślić, wśród tych temperamentów polemicznych może. Może, może częściowo kreacji słonimskiego jest również polityka. Otóż kiedy w 1919 roku rozwija się już polski parlament, tam zdaje się było po kolei 4, 5 czy 6 wyborów, bo nie mogli w większości żadnej zdobyć. Diabelnie się te wszystkie partie kłóciły. Okazało się, że politycy polscy zdążyli na przełomie XIX-XX wieku potworzyć, umocnić się w rozmaitych bardzo sprzecznych i konserwatywnych i komunistycznych od prawa do lewa poglądach. A ja jestem mówiąc, ja dwa razy brałem udział w odtworzeniu tamtych czasów dzięki genialnej sztuce jeszcze młodopolskiego artysty Włodzimierza Perzyńskiego zatytułowanej Polityka. I to jest program z moim esejem, zadziwiające jak w tej sztuce z 1919 roku przenikliwie Perzyński pisze o tym, co właściwie się dzisiaj dzieje w Polsce. Znaczy, kompletny podział społeczeństwa z grubsza, mówiąc, na prawicę i lewice, na konserwatystów i kosmopolitów, polityków i godzi ich we wszystkim tylko jedno, że komunistka, posłanka zakochała się w narodowcu, a więc Fredroskie kochajmy się i taki jest jak gdyby morał tej sztuki. Ale w tym czasie pani Joanno Słonimski pisze przecież Czarną Wiosnę, kiedy wszyscy się cieszą, że jest niepodległość. Wierzyński pisze o wspaniałej Primawerze, wiośnie w Polsce i tak dalej. Słonimski pisze arżnąć, burżuja pięścią w Bruk. Do, nie, nie musi tu przyjść Bolszewik. My sami zrobimy rewolucję i e, będziemy odtąd, szary człowiek e, będzie odtąd, miał, miał co jeździć i tak dalej, i tak dalej. On z tymi lewicowymi poglądami właściwie trwa przez całe dwudziestolecie, międzywojenne. A różnica pomiędzy poglądami konserwatywnymi i, i niekonserwatywnymi narasta, nacjonalizmem, a, a jak gdyby otwartością, narasta w latach 30. po, po, po zabójstwie Narutowicza, po, zwłaszcza po berezie kartuskiej, prawda? Kiedy, kiedy Piłsudski gromi opozycję sejmową, skazując ją na na obóz, gdzie jego oficerowie no, zachowują się, nie, nie, nawet, nawet no, torturują ludzi, jak, jak wiemy z zapisów historyków. Tak, to jest taka utrata złudzeń przez, przez Słonimskiego, która właściwie zaczyna się w roku 1922 od zabójstwa Gabriela Narutowicza. I to jest ten pierwszy moment, prawda? Kiedy okazuje, Słonimski pisze, mieliśmy wolną Polskę, mieliśmy polskiego prezydenta i zabił go Polak. I to jest pierwszy, pierwszy akord. Jak wiemy, z każdym rokiem sytuacja właściwie się pogarsza. Drugim takim krokiem. Jest proces Brzeski i Bereza Kartuska, o której Pan mówi. Kolejne, kolejne wielkie rozczarowanie słonimskiego i powolne rozejście się z częścią skamandrytów do tego. Ataki antysemickie wobec Słonimskiego i Tuwima. To wszystko skutkowało tym, że właśnie ta historia, ta piękna plejada, o której powiedzieliśmy, powoli właściwie rozpada się. Ko końcówka lat 30., oni jeszcze trzymają, utrzymują ze sobą kontakt, ale wiadomo, że już różnice są nie do, nie do pogodzenia. Tuwim i, i, i słonimski lewicują. Po wojnie Tuwim jest właściwie entuzjastą nowego, nowego porządku. Natomiast Wierzyński i Lechoń zostają na emigracji, nie wracają już do Polski. A tymczasem Antoni Słonimski, który spędził do, do roku 40. pierwszy rok wojny spędził we Francji, po prostu w, z, z, z Tuwimem wyjechali z, z Warszawy we wrześniu. Po kapitulacji Francji znalazł się w Londynie. I tam y, mieszka do 51 roku, cały czas jakby miotając się, zastanawiając, czy, czy wracać, y, czy Znajdzie miejsce w, w, w nowym ustroju. I tutaj jakby są zdania podzielone. Czy, czy, czy słonimski zachował się jak oportunista, czy słonimski opowiedział się za Nową Polską z przekonaniem, czy miał złudzenia co do PRL-u. Tak jak powiedziałam, dla mnie Słonimski i jego biografia to jest opowieść o dramacie polskiej inteligencji w tamtych, w tamtych czasach nic nie jest proste. Jeżeli ktoś by chciał skwitować to jednym zdaniem, to moim zdaniem nie jest, według mnie nie jest to możliwe. Antoni Słonimski oczywiście był człowiekiem tak można powiedzieć, był człowiekiem lewicy. Tak, on, on się definiował jako lewicujący liberał. Więc pewne hasła komunistów były mu bliskie. Oczywiście reforma rolna, dostęp do edukacji bardzo wiele postulatów, które chciał, aby się spełniły. Jednocześnie z korespondencji i ze świadectw wynika, że nie miał złudzeń co do tego, że to się po prostu nie tyle nie uda, co że cena za ten proces do zapłacenia będzie, będzie ogromna. I przecież doskonale wiedział w latach, w końcówce lat 40. i na początku 50., jaka, jaka jest w Polsce sytuacja. Więc, mimo tego, moim zdaniem znalazł się w sytuacji przymusowej. Właściwie, z jednej strony, on, który bardzo potrzebował polskiego czytelnika, potrzebował po prostu Polski, potrzebował polskiej, polskich spraw i cierpiał, usychał na na emigracji przedłużał swoją nieobecność w Polsce próbując, i mając się różnych zajęć, współpracując z, z rządem komunistycznym, ale cały czas jednak na zewnątrz. Właściwie. Decyduje się na powrót do Polski, mając nadzieję, że gdzieś tam schowa się w cieniu, że w jakiś sposób się przechowa, że nie będzie się musiał angażować, że nie będzie narażony. Na opowiadanie się po, po którejś ze stron. Oczywiście to wszystko jest mrzonka. Kiedy, kiedy przyjeżdża w 1951 roku, zostaje natychmiast zmuszony do tego, żeby potępić miłosza, który właśnie wyjechał z Polski. I to jest jeden z takich dramatycznych momentów znowu w, w biografii Antoniego Słoniemskiego, kiedy mm, kiedy on właściwie wydaje się źle ocenił sytuację, to znaczy tak, po pierwsze, przecenił komunistów, i myślał, że go oszczędzą, że nie posuną się aż tak daleko. Po drugie, myślę, przecenił siebie, to znaczy sądził, że jego pozycja jest tak mocna, że właściwie no, nie będą wymagali od niego aż, takich, aż tak daleko idących kompromisów, czy też no, powiedzmy sobie, Takiego sużalczego gestu, tak? No, tak, na, tak należy to e, nazwać. Słonimski pisze tekst, e, jakby zwracając się do Czesława Miłosza, chociaż nie wymienia jego nazwiska, potępiając go. I zarzucając mu jakieś niesłychane rzeczy, że jest wrogiem ludu polskiego. Tekst jest w ogóle bardzo taki, powiedziałabym, zupełnie jakby nie słonimski pisał. Nie wiem, czy pan się ze mną zgadza. Zupełnie innym językiem. To w ogóle w tym, w tym, w tym tekście nie ma ani jednego procenta słonimskiego. Ja, kiedy go czytałam po raz pierwszy, bo w ogóle zastanawiałam się, czy nie było to tak, że, że po prostu ten tekst mu podsunięto. I zmuszono go, żeby firmował swoim nazwiskiem, ponieważ ja nie odnajdowałam tam żadnych sformułowań typowych dla, dla słoniemskiego, czy w ogóle jakby bliskich jego mentalności. I właściwie nie wiem, jak, jak to było. Myślę, że pisał coś tak dla siebie obcego, że, że pisał coś, czego nie myślał, stąd być może ten język, albo, albo nawet być może prawdopodobne jest to, że, że ktoś to za niego napisał. Naty, natychmiast odpisał mu miłość, oczywiście, który. Hmm, go zaatakował po prostu i bardzo mu współczuł i nazwał to po imieniu po prostu właśnie gestem służalczym, do którego Słonim pisał rozumiem, że zostałeś do tego zmuszony, przy czym wypomniał mu, że kiedy komuniści że teraz ujmuje się za lodem, tymczasem kiedy komuniści gnili w więzieniach w latach 30., Słoniemski atakował komunistów. Tak, Słoniemski był wówczas antykomunistą, więc znowu ta, ta sytuacja e, oczywiście jest e, złożona. E, po wielu latach. E, kiedy Słoniński stanie się autorytetem dla dużej części polskiej inteligencji, trochę już o tym mówiliśmy po 1964 roku, gdzie będzie autorem. Po 1934. Tak, autorem pisma, pisma protestu szalenie ważnego, listu 34 i po innych protestach Czesław Miłosz złożył mu hołd publicznie, jakby dziękując mu za ten wkład i, i, i za tę postawę, więc, więc ostatecznie Słonimski jakby przebaczono mu, ale myślę, że to była taka karta dla niego no jedna z najtrudniejszych i, i decyzja o powrocie i, i to, jaką cenę musiał, musiał zapłacić. Ja myślę, że to ma swoje takie różne powody, ale jednym z takich, z którym się w wielu korespondencjach, zapiskach, wspomnieniach Ówczesnych poetów dwudziestolecia międzywojennego, to było wielkie rozczarowanie polskimi rządzącymi. Ta ucieczka z Polski luksusowymi panie futr, samochodami panie futrach z, z i, i, i tak dalej do, do Rumunii, to, to widziała i uchna to widział wielu ludzi, to widział Słonimski. Słonimski który, był krytykiem rządów sanacyjnych już wcześniej. Już wcześniej, który, tak. który, który przez Rumunię, Francję, kiedy Francja była właściwie już padła, ostatnim stateczkiem przedarł się z grupą ludzi. Zresztą na tym, tym samym stateczku były przewożone rasy wawelskie i, i szczerbiec. Tak, tak, na, na rasach wawelskich yy, yy, Słonimski i inni, to właśnie opisywał Słonimski, siedzieli i grali w Brydża. I grali w Brydża. No i w, okazało się, że w tym Londynie oni już mają tak inne poglądy, że kiedy Grydzewski wznowił wiadomości literackie, to były tak konserwatywne, że już nie chciał tam drukować Słonimski i założył własne pismo, o dużo mniejszym zresztą, zresztą nakładzie. On przyjechał już w sierpniu 1945 roku pierwszy raz do Polski. I, I kiedy zobaczył tą, tą, był dwa tygodnie. I kiedy zobaczył tą Warszawę zburzoną, bardzo się temu wszystkiemu dziwił, nie rozumiał. A za co? A, 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 a czemu to zburzyli? A dlaczego gazowali Żydów? A jakie są tego w ogóle przyczyny? Już mi nie opowiadajcie, bo, bo to po prostu tak, mną za bardzo wstrząsa i tak dalej. Więc tu się jakiś robiło? esteta się, się obudził. Ale później to są, to są te, te, te gesty mimo wszystko wspaniałe, kiedy go środowisko w 1956 roku. Roku po październiku wybiera prezesem Związku Literatów Polskich na krótko, na trzy na, na, na lata, na tak. jedną kadencję. Bo Iwaszkiewicz, ten zdrajca, ten prorosyjski, prosowiecki pisarz, to ja brałem udział niestety w likwidacji czegoś takiego jako prezes takiej świątyni, która się nazywa Obory pod Warszawą dom pracy twórczej pisarzy, gdzie obowiązywała hierarchia. Na górze tej hierarchii był przez całe lata PRL-u, dopóki żył, był Słonimski, była Julia Hartwig, Artur Międzyrzecki, bracia Kazimierz i Marian Brandysowie i tak dalej. I tam przyjeżdża młody, młody Michał, młody, młody Janusz Głowacki. I w, w, wspomina w jakiejś swojej zapisce, że ja tylko w świetlicy miała być jakaś kolejna sztuka i Waszkiewicza w teatrze telewizji, to wchodził Słonimski i mówi: Panowie, wszystkich zapraszam na Brydża, bo tu będą tego sowieckiego pisarza, znowu jakąś sztukę wystawiają. No, tak, bo te podziały między skamandrytami one właściwie jeden podział to była ta, no, emigracja kontra polska, tak bym powiedziała, w dużym uproszczeniu a jeszcze był ten dramat na linii. Słonimski I Waszkiewicz to była to, to, to był kolejna linia podziału. Słonimski mówiło, I Waszkiewicz, jak Państwo pewnie wiedzą, Waszkiewicz był bardzo wysoki, mój były kolega posłusznego wzrostu. I nigdy tam nie doszło do, do pojednania, o tyle, o ile słonimski spotkał się z Wierzyńskim i padli sobie w którymś momencie w ramiona i. I jakby te, te, te zdrady, jak to widziała wówczas emigracja, zostały słonimskiemu wybaczone ze względu na jego postawę. Już późniejszą, kiedy, kiedy stał się właściwie takim no, guru, powiedziałabym, części, części pisarzy opozycyjnie nastawionych wobec komunistów. O tyle z Iwaszkiewiczem nigdy do siebie drogi nie odnajdą. Lechoń popełni samobójstwo i również do, 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 do końca życia. Nie wykona żadnego, żadnego gestu i właściwie ta, ta relacja też się tak dramatycznie urwie. Ja powiem tylko, że, że właściwie z, najbliżej Słoniemski był właśnie z Lechoniem. Jest takie wyobrażenie, że, że ponieważ z Tuwimem łączył ich, Właściwie też poglądy polityczne, poza tym, że zamiłowanie do piór nonsensu. Natomiast naj, najwięcej, najbliżej Słoniemski był właśnie z Lechoniem. To też trochę wiązało się z tym, że Tuwim miał uporządkowane życie rodzinne. Natomiast Słonimski był bardzo długo kawalerem, Lechoń żył sam, ale myślę też, że na poziomie duchowym byli ze sobą bardzo Tak, bliski. bo potrafili chodzić całą noc po Warszawie rozmawiając i to tylko im się tak zdarzało, ale jesteśmy już w czasach, kiedy nie żyje Tuwim, zmarł pod koniec grudnia 1953 roku, Wierzyński pozostaje na zachodzie. Najpierw Stanach Zjednoczonych, później we Francji, wreszcie w Londynie i tam umiera w latach 60. jakoś. Lechoń popełnia. 59. Y, tak, Lechoń 59. Lechoń 56 popełnia samobójstwo. I w Polsce tych, zresztą Wieniawa Długoszowski też, w 59, zdaje się, w, w Nowym Jorku, i pozostaje lekceważony przez oficerów londyńskich i tak dalej, przez tą emigrację. Y, natomiast y, natomiast y, no, y, w Polsce pozostaje właściwie tych dwóch Dwóch Kamandrytu, Słonimski i Waszkiewicz. Nawiasem, jak i Waszkiewicz po Słonimskim został prezesem i e, siedział w towarzystwie jakimś w kawiarni domu literatury przed jakim zebraniem, i tak się kręcił na krześle, kręcił i mówi Słuchajcie, za chwilę przyjdzie Antoni, ale na pewno się ze mną nie przywita. I tak się stało. Także to była autentyczna niechęć i autentyczny smutek. Iwaszkiewicza, jak się nie działo. Jest taka jedna postać, o której nie możemy nie powiedzieć, która ma w tamtym czasie szalenie narastające wpływy w Warszawie. Nazywa się Jan Józef Lipski. Jest czołowym opozycjonistą. Jest profesorem historii, literatury Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Nawiasem mówiąc, pracuje w jednym pokoju z panią Jadwigą Kaczyńską, mamą Jarosława i Lecha Kaczyńs z których Jarosław twierdzi, że Jan Józef Lipski był dla niego też wielkim autorytetem. Przez, przez mamę go poznał, tam, tam zachodził i tak dalej. Lipski ma narastający wpływ na Antoniego Słonimskiego w ogóle zostaje przywódcą ale opozycji, stronę. ale, też, ale w drugi... też w drugą stronę, bo jeden z polityków wtedy mówi, że w Polsce rządzi partia Kościół i Antoni Słonimski. Takie już było jego, jego znaczenie. Lipski, który był również wielkim mistrzem loży masońskiej Kopernik, przyjął do tej loży Słonimskiego. To była bardziej zabawa, bardziej dyskusje o polityce, o życiu społecznym. Nie, ale coś w rodzaju może takiego klubu. Takiego klubu, bardzo Jest też teoria taka, że to była przykrywka dla działalności opozycyjnej. Właściwie nie wiadomo, nie udało mi się tego ustalić, ale z całą pewnością Słonimski był masonem ku zdziwieniu przyjaciół, bo, bo o tym po prostu nawet najbliższy krąg znajomych nie, nie, nie wiedział. W każdym razie w tych latach... No, z, za protekcją, na prośbę Jana Józefa Lipskiego, sekretarzem osobistym Antoniego Słonimskiego zostaje Adam Michnik. Adam Michnik nie miał wtedy pracy, był prześladowany, dostawał pensję od Słonimskiego, najpierw to było 1200 zł, później to było 1000 zł, ale przez wiele lat do śmierci Słonimskiego, tragicznej, był, był jego sekretarzem i to było dla Adama Michnika szalenie ważne. Nie wiem jak dla Słonimskiego, też pewnie, bo młody człowiek, bo otwarty umysł Słonimski i tak podobno dalej. podobno był zakochany w Michniku. A. W takim sensie jak, jak w synu, czy, czy może jak, w, jak we wnuku. Tak? To była bardzo, bardzo silna więź, co odnotowały taśmy SB i, i, i na co są dowody właśnie w, w tych rzeteczkach. Że ta więź była bardzo silna i wpływ Michnika na, na Słonimskiego ogromny. I jest jednoznacznie Antoni Słonimski po stronie opozycji demokratycznej, po stronie koru, to znaczy kor jeszcze nie zdążył powstać, ale ludzie, którzy go za chwilę założą, bo Słonimski nie dożył tego, tego momentu. Podpisuje nie tylko list 34, ale później list 59, 59 list 105, czy ilość związany z zapisami o wiecznej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim w Konstytucji 15 i e, to jest ewidentne, że gdyby dożył, a zginął tragicznie w wypadku samochodowym pod oborami, e, to zostałby przywódcą e, albo przynajmniej takim prezesem honorowym, duchem e, opiekuńczym, jako senior, i tak dalej, koru. Dlatego, że to było latem 76. roku, już był Ursus, już, już był czerwiec 76., ale nie było jeszcze zapisu, koru i tych rzeczy wszystkich, które były chwilę, chwilę później. I w takim momencie, w okolicznościach, które dzisiaj nie są pewnie już dziwne, podróżując małym Fiatem z, z panią literaturoznawczynią pewną, Ginie w wypadku samochodowym. No niestety, znowu mamy kolejny, kolejny dramat, już finalny. Który polegał na tym, że pani profesora Alina Kowalczykowa miała ogromne zasługi dla życia prywatnego Słonimskiego, ponieważ się nim fizycznie opiekowała po śmierci żony Janiny rok, rok wcześniej, ale także opracowywała twórczość Słonimskiego, zajmowała się także jego, jego porządkowaniem, jego spuścizny. Tak się stało, że jechała znaną sobie drogą, na, na, na której zmieniono tego dnia zasady, ponieważ prowadzone były jakieś roboty. Jechała trochę na pamięć, jak, jak, jak zeznawała wyjechała z, z podporządkowanej i, i doszło do wypadku. Na początku wydawało się, że to właśnie pani profesor jest ciężej ranna niż Antoni Słonimski. Słonimski poprosił przyjaciół Julię Hartwig i jej męża, żeby przywieźli mu coś, sprzęt do golenia, wymienił jeszcze całkiem przytomnie czego by potrzebował. Więc nie wyglądało to tak groźnie, aczkolwiek miał połamane żebra i wewnętrzne obrażenia, co okazało się już w szpitalu, więc kiedy Julia Hartwig z mężem przyjechali do szpitala, zobaczyli już puste łóżko i chwilę później pojawił się w tym szpitalu Michnik, więc... Tak dramatyczne były to losy. Przyjaciele słoniemskiego trzeba powiedzieć robi wszystko, żeby nie obwiniać pani profesor, bo to był także jej osobisty dramat. I do dziś jest tak, że pani Anina Kowalczyk nie, nie, nie udziela wywiadów i nie mówi o słoniemskim, chociaż zajmowała się jego twórczością. To jest takie jakiś oczywiście zrozumiały. Dla niej ogromny problem. Alina Kowalczykowa, która prowadziła swojego malucha z Antoni Śłonimskim, który nie miał prawa jazdy i on jeszcze bezustannie zagadywał, nie zdając sobie sprawy, że kierowcy nie należy przeszkadzać, nie zginęli w wypadku. Sprokurowanym przez SB. Duży Fiat, który w nich uderzył, to zdaje się, był duży Fiat, był kierowany przez starszego człowieka, który był dyrektorem do spraw ekonomicznych, jeśli się nie mylę, wytwórni papieru czerpanego. Więc to, to jakby taki też ma trochę posmak absurdalny czy, czy symboliczny. Ja chcę powiedzieć jeszcze dwa zdania o życiu pośmiertnym Słonimskiego w tym sensie. Że pan Antoni Słonimski zdążył, no nie wiedział przecież, że taki będzie jego los, w 1973 roku wydać kanon swojej poezji, zatytułowane 138 wierszy. I dzięki temu wydaniu znalazł niejako swojego, ja bym powiedział inaczej, ja mam odwagę tak dzisiaj twierdzić, że przysło nimskim się usynowił Stanisław Barańczak. Stanisław Barańczak w, swojej, w swoich polemikach literackich, recenzjach, między innymi, ale nie tylko, w książkach najgorszych, jest bardzo stylistycznie nasączony tym humorem, ironią i strasznie ciętą aż po granicę, no może nie tyle dobrego smaku, ile w ogóle takich przyjętych w polemice, felietonistyką Antoniego Sonimskiego, którą szalenie, szalenie cenił. Mało tego, rok czy parę miesięcy później, bo w 1974 roku w twórczości, publikuje dużą ze 138 wierszy, gdzie właściwie mianuje Słonimskiego ojcem duchowym czy protoplastą Nowej Fali. W 1979 roku wydaje w Paryżu swój bardzo ważny tom programowy, esejów, etyka i poetyka i tam po rozdziale, gdzie postponuje takich swoich różnych jak Harasymowicz, Bryl i tak dalej, jakby poetyckich. Wrogów czy, czy Miernot, otwiera rozdział o tych poetach, którzy są ważni dla niego, dla nowej fali słonimskim. Tym właśnie tekstem o 138 wierszach. Później jest Międzyrzecki, Woroszylski, Białoszewski, Herbert, Szymborska. Dlaczego Barańczak w tym swoim tekście tak ceni słonimskiego? Za norwidową niezależność i niezłomność. To, że właśnie Słonimski nie jest możliwy do manipulowania przez żadne opcje polityczne, przez żadne środowiska, cały czas jest sobą, właściwie przez całe życie i odbija się to w jego poezji, która jest. Klasyczna, może nawet manieryczna, może nawet archaiczna, no ale pisze Baranciak, trudno klasykowi zarzucać archaizm, prawda, że używa rymów jak Mickiewicz i tak dalej, ale treść jest jak Dorwida, zaangażowana społecznie, publicystyczna, zjadliwa, konsekwentna przede wszystkim. Więc forma klasyczna, rym mickiewiczowski, ale problematyka bardzo bardzo z tego dziwnego między innymi Norwida, o którym w wiadomościach literackich prowadzono długi czas polemikę. O niezrozumialstwo w poezji. Złonimski twierdził, że jak to? Przecież to jest architekt, a wy piszecie o niezrozumialstwie. Tak bliski mu był Norwid. Jest jeszcze drugi aspekt. Baranczak był zachwycony piórną sensem, humorem, absurdem słonimskiego. I to się w Polsce nie sprawdziło. Wydał antologię 333 wierszy absurdalnych e, pod tytułem Fioletowa krowa, angielskich i amerykańskich w swoich przekładach, a przede wszystkim w połowie lat 90. w nobliwym wydawnictwie Znak wydał Barańczak antologię zatytułowaną Bóg, trąba i ojczyzna. Słoń, a sprawa polska słowami... Od, od Reja do Mickiewicza, Słonia sprawa polska od Reja do rzekomo to napisała Desdemona Duś, no ale był Stanisław Barańczak i tam są parodie takich czołowych wierszy literatury poezji polskiej, kanonu właściwie również współczesnego, gdzie we wszystko zamieszane jest słoń. No, więc, na przykład, nie bagnet na broń Broniewskiego, tylko bagnet na kieł. Tam są parodie. Ale jest też wiersz, który jest nieznośny dla Polaków, dla krytyki. Jest nie do przyjęcia. To jest parodia wiersza słowackiego o słowiańskim papieżu. Gdzie Barańczak pisze, że oto na tron Watykanu przybywa słowiański słoń. I to jest nie do ujechania. Ta antologia nigdy tej parodii nie została wznowiona. Nigdy nie powstał drugi tom, którego bohaterem miał być Słonimski, nie tylko z uwagi na słonia w nazwisku. Czyli trzeba czytać Słonimskiego. No. Szanowni Państwo, do, dobiega koniec naszego spotkania. Na koniec pojawił się Norwid. To jest taki kluczowy punkt naszych spotkań, ponieważ ten Norwid nam przewija się w twórczościach również innych poetów. Norwid będzie bohaterem spotkania następnego z cyklu między wierszami, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Już za tydzień, 14 września, mamy kolejne spotkanie. Między wierszami Cyprian Kamil Norwid będzie bohaterem spotkania. A dzisiaj dziękujemy Państwu za przybycie, dziękujemy za, za piękne opowieści, za podróż literacką. Dla mnie osobiście Słonimski w tej chwili jedna z jaśniejszych gwiazd w Plejadzie skamandryckiej. Dziękuję bardzo y, pani Joannie bardzo i panu dziękuję Piotrowi za przebycie, bardzo za dziękuję. piękną opowieść. Dziękujemy.